Witam serdecznie i zapraszam na spotkanie online. Co to jest mindfulness? Potrwa ono około 1,5 godziny. Skończymy o 21:30. Ja opowiem trochę o historii tej metody, o tym, w jakich obszarach ją stosujemy. Powiem o tym, jak wygląda 8-tygodniowy kurs MBSR, co tam robimy, jak wyglądają spotkania, jak wygląda praca własna pomiędzy spotkaniami, kto przychodzi na te kursy. Jeśli będą jakieś pytania, to będzie czas na końcu tego spotkania, aby je zadać. I myślę, że będą dwie, może trzy praktyki, które zrobimy razem. Zapraszam serdecznie do pierwszej z nich. Zazwyczaj zaczynam te spotkania od praktyki i chciałabym, żeby było tak też tym razem. Więc usiądź godnie i wygodnie, cokolwiek dla Ciebie to znaczy, na ten moment, na tę chwilę. I zapraszam. Zabrać swoją uwagę do tego pomieszczenia, gdzie jesteś, do tego miejsca, na którym siedzisz. Do wrażeń w ciele, jakie towarzyszą Ci w tym miejscu, gdzie dotykasz krzesła, poduszki, sofy. Co Ci tam towarzyszy? Jakieś uczucie nacisku, ciepło? Może zupełnie inne. Jakie one są? I obejmij na chwilę uwagą całe swoje ciało. I przez chwilę podążaj ze wszystkimi doznaniami, wrażeniami, jakie pojawiają się chwila po chwili, jakie by one nie były. Zaproś swoją uwagę do oddechu. Zauważ, jaki jest ten oddech na tą chwilę. Pamiętając o tym, że taki, jaki jest, jest w porządku. Nie potrzebujesz niczego z nim robić, niczego w nim zmieniać. Jedynie zauważ, jaki on jest. Jeśli pojawią się oceny, komentarze, że być może Twój oddech jest zbyt płytki, albo może za głęboki, za wolny, za szybki, zauważaj je i puszczaj na tyle, na ile to możliwe na ten moment, wracając do praktyki. Pozwól sobie popodążać za własnym oddechem, być prowadzoną, być prowadzonym przez własny oddech. I z kolejnym wdechem skieruj do siebie pytanie, z czym przychodzę na to spotkanie? Co mnie tu sprowadza? Dlaczego dziś tutaj jestem? Jaka towarzyszy mi intencja? Jaka jest moja motywacja? I przez chwilę pozwól sobie pobyć z tymi pytaniami. Jeszcze raz skieruj do siebie pytanie, z czym przybywam? Co mnie tu sprowadza?
Może są ze mną jakieś oczekiwania, może jakieś potrzeby, może jakaś tęsknota za czymś. Jaka towarzyszy mi intencja? Jaka jest moja motywacja? I nieważne, jakie to było wczoraj, godzinę temu, jakie to jest na tę chwilę. I pozwolę, aby te pytania mogły wybrzmieć. Ta praktyka powoli dobiega końca. Jeśli potrzebujesz coś wyprostować, coś pozginać, poprzeciągać się, poruszać, poziewać, zadbaj o siebie, zatroszcz się o siebie i zrób to, czego potrzebujesz. Jeśli masz ochotę, możesz podziękować sobie za to, że udało ci się dziś tutaj być, podarować sobie samej, sobie samemu ten czas dla siebie, może też dla innych, a może tylko dla siebie. I tutaj w tym formacie, w którym mamy to spotkanie, niespecjalnie jestem w stanie z Wami porozmawiać o tym, jakie są Wasze odpowiedzi na te pytania, które pojawiły się w trakcie tej praktyki, ale myślę, że dobrze by można było z nim przez chwilę pobyć, spotkać się z tym, co faktycznie mi dziś sprowadza na to spotkanie. Na spotkaniach stacjonarnych proszę o to, żeby się tym podzielić, przedstawić się. Natomiast tutaj w tej formie ta komunikacja jest dość jednostronna, więc pozostaje mi mieć nadzieję, że było ciekawe to, z czym się spotkałaś, czym się spotkałaś w trakcie tej praktyki. Ja będę opowiadała dziś o MBSR-ze i MBSR to jest program Mindfulness Based Stress Reduction, redukcja stresu oparta na uważności. To jest 8-tygodniowy program, który został stworzony przez Johna Kabat-Zinna w 1979 roku. John Kabat-Zinn wciąż jest właścicielem praw autorskich do tego programu. On jest certyfikowany. Znaczy to tyle, że każda osoba, która pisze lub mówi, że prowadzi kurs MBSR, trening MBSR, powinna prowadzić go zgodnie z kurikulum tej metody, ponieważ to, że ona jest chroniona prawami autorskimi, między innymi ma związek z tym, że każdy nauczyciel, który używa tej nazwy, powinien stosować się do tego kurikulum. Każdy z nas, każda osoba, która też prowadzi te kursy, przeszła własne szkolenie nauczycielskie, które trwało między rok i 4 miesiące do rok i 8 miesięcy. Mówię o tych, które były organizowane w Polsce, być może w innych miejscach i w innych jednostkach to trochę wyglądało inaczej. MBSR ma w tym roku dokładnie 40-lecie, mija w tym roku 40-lecie od momentu, kiedy ta metoda powstała. Na Zachodzie jest, myślę, dużo bardziej znana i dużo bardziej popularna niż u nas. Zawsze w takich sytuacjach przywołuję przykład Wielkiej Brytanii, która jest dla mnie takim krajem o najbardziej daleko idących wdrożeniach tej metody, jeżeli chodzi o takie docelowe wdrożenia, gdzie ona znajduje swoje miejsce w szpitalach, w pracy z personelem medycznym, gdzie znajduje swoje miejsce w szkołach, swoje miejsce w więzieniach, a także w środowisku pracy. Jest taka komisja międzypartyjna parlamentarna, która co roku wydaje
takie oświadczenie, wytyczne do tego, w jaki sposób wdrażać tę metodę właśnie w tych czterech obszarach: medycyny, edukacji, więziennictwa i środowiska pracy. W Polsce ta metoda pojawiła się po raz pierwszy w 2011 roku, czyli 32 lata później niż powstała, i jej pionierami byli nauczyciele, którzy ukończyli pierwsze szkolenie w 2011 roku, było to 16 osób, nie wszystkie z nich uczyły, niektóre z tych osób robiły ten kurs dla siebie i w tej chwili mamy w Polsce około 100 nauczycieli certyfikowanych. Myślę, że z jakichś 30-40, którzy są w trakcie certyfikacji w dwóch metodach, które są certyfikowane w Polsce, właściwie w czterech metodach, które są certyfikowane w Polsce. W Polsce można ukończyć szkolenie certyfikujące z MBSR, z MBLC, które prowadzi Mindfulness Association, i z MBCL, które prowadzi Polski Instytut Mindfulness, z MBCT, które prowadzi Fundacja Wspierająca Rozwój Mindfulness. Tak, to były cztery. Są obecni w Polsce nauczyciele jeszcze metody Breathworks. Wszyscy z nich kończyli swoje szkolenia w Wielkiej Brytanii. Dzisiaj słyszałam na spotkaniu stacjonarnym, że to mindfulness jest takie, zaczyna być takie modne, i parę osób przyszło na to stacjonarne spotkanie, aby dowiedzieć się, czym to tak naprawdę jest, żeby doświadczyć, pobyć w praktyce, zobaczyć, posłuchać, czym ta metoda się w ogóle zajmuje. Jest taki trend, że zaczyna być coraz bardziej popularna. Niektórzy mówią modna, i nie były to pierwsze osoby, kiedy usłyszałam takie sformułowanie. Niektórzy w ogóle mówią o McDonaldyzacji tej metody i takim wejściu do mainstreamu. Nie jestem do końca pewna, czy to jest dobre dla tej metody, ale myślę, że to może ocenić każdy, zarówno nauczyciel, jak i osoba, która korzysta, czy była na tych kursach, czy zamierza dopiero się wybrać i ma szansę spotkać się z wieloma nauczycielami, być na wielu spotkaniach, porównać to i po prostu stwierdzić, która z tych osób, z którymi się spotkała, najbardziej do niej mówi, gdzie się wydarza jakaś chemia. Jeżeli chodzi o MBSR, jak z nazwy wynika, jest to redukcja stresu oparta na uważności. Można by pomyśleć, że zajmujemy się tam wyłącznie stresem, ale dla mnie osobiście takie to nie jest. Stres pojawia się w trakcie tego kursu na czwartym spotkaniu. Czasami jak ktoś przychodzi na ten kurs, dlatego że to słowo się znajduje w nazwie tego kursu, to zdarza się, że na trzecim spotkaniu pada pytanie, kiedy w końcu zajmiemy się tym stresem. Robię tu jakieś skanowania, jogę uważną i praktykę siedzącą i parę innych rzeczy, kiedy pojawi się stres. Zaczynamy kurs od pracy z ciałem, dlatego że jesteśmy w dużej mierze odcięci od tego ciała, a dzięki ciału mamy szansę dużo szybciej i sprawniej zauważyć, co mi towarzyszy. Także jeżeli chodzi o emocje, emocje wyrażają się w ciele, więc w momencie, kiedy jesteśmy w stanie zauważyć to poprzez to, że coś mi się napina, że gdzieś towarzyszy mi jakiś ból albo kłucie. Tutaj to, jak ludzie somatyzują, jest kompletnie różnorodne. Jednym się rozszerzają naczynia krwionośne i robią się plamy na szyi albo na twarzy. Innym osobom zaczynają drżeć ręce, głos. Napinają się różne części w ciele. Niektórym osobom towarzyszy ból. To, jak to wydarza się w oddechu, też mówi mi o tym, co za chwilę może się wydarzyć. I w momencie, kiedy umiem to zauważać, umiem to obserwować, jestem w stanie wyłączyć własną reaktywność, czyli nie iść za bodźcem, reakcją, tylko zatrzymać się, zobaczyć, co mi towarzyszy, jak to wygląda, odwołać się do mojej wiedzy o tym, jakie jest moje doświadczenie w takiej sytuacji, kiedy coś takiego czuję i czegoś takiego doświadczam, i co w tym momencie będzie
dobrą odpowiedzią na to, w czym jestem. Czyli podejmujemy świadomą odpowiedź, wyłączając reaktywność, która nie do końca nam służy, może nie w każdej sytuacji dobrze jest podnosić głos albo zacząć krzyczeć, kiedy towarzyszy mi złość albo gniew, albo jakaś inna emocja, która sprawia, że tak ją wyrażam. Praktyka uważności daje nam możliwość zatrzymania się i zauważania tego, w czym jestem. To też nie jest tak, że za każdym razem ze sztywną, tak zwaną górną wargą stanę i zobaczę wszystko to, co mi towarzyszy, bo czasami jest tak, że po paru minutach bycia już dość aktywnego w wyrażaniu czegokolwiek, co towarzyszy mi w złości czy w gniewie, dopiero po paru minutach zauważam, że to się już zaczęło, że to w ogóle płynie z moich ust. Jestem w stanie czasem się zatrzymać w połowie zdania, a czasem nie jestem. Więc to nie jest tak, że po ukończonym 8-tygodniowym kursie będę w stanie zauważyć absolutnie wszystko za każdym razem, co mi towarzyszy, ponieważ to nie do końca tak wygląda. Czasem jest tak, że dopiero po chwili się orientujemy. Czasem jest tak, że zauważamy coś dopiero po fakcie. Natomiast dużo, dużo łatwiej przychodzi nam faktycznie dostrzeżenie i zauważenie tego. To jest trochę, praktyka uważności jest trochę takim tańcem. Idziemy 3 kroki do przodu, 2 w prawo, 3 w lewo, 1 do tyłu, 5 do przodu. Nie jest to takie, nie jest to jak prosta linia, to nie jest wykres, który wyraża się prostą. To jednak jest jakaś amplituda mniejsza lub większa. Im dłużej praktykujemy, im więcej lat ćwiczymy ten mięsień uważności, tym jest on bardziej sprawny, bardziej elegancki i dużo częściej udaje się nam z niego korzystać. Wspomniałam o stresie i o tym, że nie tylko dla mnie o tym jest ten kurs. Na pewno nie jest on o byciu ze skutkami stresu i pracy ze skutkami stresu. Tutaj dla mnie chyba bardziej efektywnym i lepszym miejscem do tego, żeby to rozładować, zharmonizować, wyrównać, byłaby siłownia, basen, rower, bieganie, czyli wysiłek, który sprawi, że endorfiny zostaną uwolnione, poziom kortyzolu się obniży i będziemy się czuli po prostu trochę lepiej. Natomiast następnego dnia znowu będziemy na tą siłownię, basen czy gdziekolwiek indziej się wybierać, ponieważ przyczyna wciąż jest ze mną i wciąż mi towarzyszy. Uczymy się zauważać, co sprawia, że w ogóle się stresujemy, co sprawia, że doświadczam stresu. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest to, że ćwiczymy zauważenie tego, że to nie bodziec ani stresor sprawia, że ja się stresuję, tylko moja odpowiedź na ten bodziec, stresor sprawia, że jestem w stresie. To ode mnie zależy, jaką odpowiedź wybiorę. Mam tutaj szeroki wachlarz możliwości do wyboru. Oczywiście na tyle, na ile moje uniesienie emocjonalne mi pozwoli to zauważyć, pozwoli zauważyć ten wybór, który mam. Ale to jest naprawdę kwestia ćwiczeń, jest to możliwe. Nie jest to tylko moje doświadczenie, jakieś subiektywne, ale mam to wielkie szczęście i przyjemność, że mam już ponad 600 absolwentów kursów, które prowadziłam i oni również widzą te zmiany i je doświadczają, dzielą się tym i mówią o tym. Także pochylamy się też nad tym, co sprawia, że w ogóle się stresujemy. W związku z tym na tych spotkaniach pojawiają się takie tematy, jak na przykład perfekcjonizm, jak na przykład to, że trudno jest puścić albo odpuścić, jak trudno jest dostrzec, że to, jakie jest, jest wystarczająco dobre, nie musi być lepsze i ja nie muszę już nic więcej z tym robić. Często towarzyszy temu temat poczucia własnej wartości. Częstym gościem na naszych spotkaniach jest też potrzeba nadmiernej kontroli, której nierzadko towarzyszy poczucie bezpieczeństwa. W zasadzie od pierwszego spotkania i pierwszej praktyki towarzyszy nam wewnętrzny krytyk, który szepcze jakieś słowa zza pleców. One nie są bynajmniej budujące.
Więc też się pochylamy nad tym, kto tak naprawdę jest tym wewnętrznym krytykiem, czyj to jest głos. Ja to mówię do siebie, ale skąd on u mnie się znalazł? Czy to jest głos mojej mamy, babci, cioci, wujka, nauczycielki? Może sama adoptowałam sobie jakieś społeczne przekonanie, na przykład dotyczące tego, że matka Polka powinna być wyłącznie szczęśliwa, promieniująca radością, najlepiej od 5 rano do 1 nocy. Jednocześnie chodząc do pracy, zajmując się dziećmi, piorąc, gotując, sprzątając, witając uśmiechem męża w domu. Nie ma w tym wizerunku przestrzeni na to, że matka Polka doświadcza gniewu, doświadcza złości, czasem jest sfrustrowana, czasem ma wszystkiego kompletnie dość. I w momencie, kiedy doświadcza tej emocji, kiedy na przykład poprzez to, że jest w pewnym uniesieniu emocjonalnym, zaczyna krzyczeć na przykład na dzieci, zaczynają się komunikaty pod tytułem: jesteś beznadziejną matką. Tudzież parę innych wewnętrznych krytyk: nie śpi, wciąż czuwa. Nie ma czegoś takiego w przyrodzie, że jest to tylko jednorodne, jednostronne. Jakby ograniczanie swojego przekonania do tego, że ktoś powinien być wyłącznie szczęśliwy, radosny i uśmiechnięty, kompletnie mija się z tym, jak funkcjonujemy, czego doświadczamy jako ludzie, jak wygląda nasze życie. Każdy z nas doświadcza całego, szerokiego, bogatego wachlarza różnych emocji. I nie jest ani dobre, ani właściwe, ani chyba trochę mądre oczekiwanie, że te niekoniecznie z otwartymi ramionami witane emocje, jak złość, gniew, smutek, lęk, obawa, nie będą nas na przykład spotykały. Ponieważ w pakiecie jako ludzie otrzymaliśmy ten dar, że będziemy doświadczać ich wszystkich. Nie da się ich wyeliminować. Czasami jak mam rozmowę przed kursem, taką indywidualną, to zdarzyło się, no w sumie dwa razy, że ktoś w momencie, kiedy mówił o swojej intencji i motywacji, dlaczego chce przyjść na ten kurs, wspomniał o tym, że chciałby przestać i chciałaby przestać myśleć. Musiałam rozczarować, że niestety, ale nie ma takich kursów, które sprawiają, że przestaniemy myśleć i będzie nam ta myśl towarzyszyła do ostatniego tchnienia. Możemy nauczyć się je obsługiwać, tak żeby nie rujnowały nam życia, ale nie da się ich wyłączyć. Zarówno myśl, jak i emocje będą naszymi stałymi towarzyszami tak długo, jak żyjemy. Myślę, że z tego powodu warto nauczyć się, jak z nimi obchodzić się tak, żeby dobrze nam się żyło, pomimo tego, że doświadczamy tych wszystkich emocji, takich jak złość, jak smutek, jak lęk, jak obawa. Jedną z rzeczy, które praktykujemy, jest to, kiedy zauważamy, że mamy emocje, doświadczamy, czy że mamy myśli, doświadczamy emocji, ale nie jesteśmy ani własnymi myślami, ani własnymi emocjami. W związku z tym nie musimy się z nimi tak bardzo utożsamiać czy identyfikować. Możemy je natomiast obserwować i robimy to w praktyce. Ćwiczymy się w tym, żeby to zauważać. Żeby zauważać, że ja to ja, a oto moja myśl, oto moja emocja. Mogę na nie popatrzeć z pewnego dystansu, co wiele zmienia w widzeniu i obsługiwaniu własnych myśli i emocji. O tym, że to nie stresor, ani bodziec sprawia, że się stresujemy, już mówiłam, to też jest moja odpowiedź. To też mogę modyfikować i to też mogę zmieniać. I tego się uczymy, to ćwiczymy. Tak jak dziecko, które zaczyna chodzić, nie pobiegnie od razu, kiedy wstanie na nogi. Tak my też nie będziemy niewzruszeni natychmiast, jak tylko zaczniemy tą praktykę. Natomiast uczymy się zauważać, co się wydarza, jak się wydarza, jakie myśli mi towarzyszą, jak to wyraża się poprzez ciało. I uczymy się też wyłączać własną reaktywność, ponieważ nie zawsze nam to służy.
czasami lepiej jest na przykład się nie odzywać, jak jest się uniesionym. Mówię to z własnego doświadczenia. Nasze spotkania trwają 2,5 godziny. Spotykamy się raz w tygodniu. Mówię o kursie MBSR 8-tygodniowym. Spotykamy się raz w tygodniu, stałego dnia, w stałych godzinach. 8 razy. Pomiędzy każdym spotkaniem jest też czas na praktykę własną i jest to bardzo istotny aspekt tego kursu. Ważne jest, żeby mieć świadomość, że bez tego własnego zaangażowania efekty czy skutki uczestnictwa w tym kursie mogą być dość mizerne. Więc rzeczywiście dobrze na ten kurs zapisać się czy wybrać się w momencie, kiedy mamy przestrzeń i mamy czas na to, żeby tę godzinę, 40 minut dziennie, móc poświęcić sobie, dla siebie, podarować je sobie na to, żeby ta praktyka miała szansę i przestrzeń się wydarzyć. W trakcie, pomiędzy spotkaniami, ta nasza praca własna w domu polega na praktyce formalnej, która wymaga tego, aby mieć jakąś osobną przestrzeń, gdzie nie będzie przez nas przebiegać tłum dzieci, kotów, psów i gdzie przez te pół godziny, 40 minut, 20 minut będziemy mieli szansę pobyć w względnie komfortowych warunkach, gdzie nikt nie będzie od nas co chwilę czegoś chciał. I to jest praktyka formalna, ją robimy codziennie 6 dni w tygodniu. Dla niektórych nie zawsze jest to możliwe w domu, ale wiem od wielu uczestników, że w coraz większej liczbie miejsc pracy jest możliwe robienie tego w pracy. Też wiem od paru osób, że robiły swoją praktykę w samochodzie pomiędzy przyjazdem z domu a pójściem do góry do biura, czyli w takim trochę zawieszeniu, ani to w domu, ani to w pracy. Gdzie nikt jeszcze nie wiedział, że ta osoba już jest w pracy, nikt jej nie przeszkadzał i miała przestrzeń na to, żeby ta praktyka mogła się wydarzyć w taki właśnie sposób. Jest to kwestia jakiejś organizacji. Niektóre osoby wstawały godzinę wcześniej, na przykład o 5 rano. Nie było ich bardzo wiele, niemniej jednak było parę takich osób. Budzi to mój ogromny szacunek i respekt. Może dlatego, że nie jestem porannym ptaszkiem, dla mnie wstawanie o 5 brzmi dość egzotycznie. Czasami mi się zdarza, ale nie sprawia to, że jestem jakoś wyjątkowo szczęśliwa, więc naprawdę doceniam i szanuję, że niektórym się udało. Poza tym, że robimy praktykę formalną, w każdym tygodniu też są jakieś praktyki nieformalne, które zazwyczaj są związane z jakąś aktywnością, która i tak się wydarza. Na przykład po pierwszym spotkaniu naszą praktyką nieformalną będzie uważne zjedzenie posiłku, jednego posiłku w ciągu całego tygodnia. W drugim tygodniu jest to uważne wykonywanie czynności, które i tak robimy codziennie, ale z uwagą. Może to być uważne mycie zębów, gdzie przez te 2-3 minuty, kiedy myjemy zęby, faktycznie będziemy przy tym, jak te niteczki ze szczotki do zębów muskają nasze przestrzenie międzyzębowe, dziąsła, jak dotykają naszej wewnętrznej części policzków, co się wydarza ze śliniankami w momencie, kiedy poczujemy smak pasty. To są 2-3 minuty. Można wziąć uważnie prysznic, można uważnie umyć kubek, zatankować auto i wiele innych rzeczy. Więc praktyka nieformalna, tak czy owak, to kiedy ją wykonujemy, wydarza się w naszym życiu, więc to nie zabiera nam większej ilości czasu na praktykę. Aczkolwiek w byciu uważnym, w praktyce uważności nie chodzi wyłącznie o to, żeby siedzieć przez te 40 czy 60 minut na poduszce i odtikować bycie uważnym tego dnia. Ponieważ nie chodzi o to, żeby być wyłącznie godzinę uważnym, bo nasze życie trwa 24 godziny na dobę. No możemy odliczyć ten czas, kiedy śpimy, więc zostanie jakieś 16. Niemniej jednak bez tego siedzenia na poduszce nie jest możliwe, żeby... Znaczy nie jest możliwe. Myślę, że jest znacznie, nieporównywalnie trudniej wprowadzać tę uważność do trudnych sytuacji, do sytuacji, które przysparzają nam problemów,
kiedy jesteśmy uniesieni emocjonalnie. Że dużo jest to łatwiejsze i naturalnie się wydarza, kiedy mamy to przećwiczone na poduszce. Po prostu szybciej to tak zaklikuje. To jest kwestia też, wracam do codziennej praktyki, tego jak powstają nowe połączenia neuronalne. Żeby to było możliwe, wymagane jest regularne, systematyczne wzbudzanie określonych rejonów mózgu, żeby te impulsy mogły się wydarzyć, a jeżeli wydarzają się często i regularnie, aby mogło powstać nowe połączenie neuronalne. Ja to często porównuję do takiego trawnika, do nowego, pięknego, eleganckiego trawnika, niekoniecznie wcale na nowym osiedlu. Jeżeli przez ten trawnik przejdzie jedna osoba raz na dwa tygodnie, to nie stanie się zupełnie nic temu trawnikowi. Natomiast jeżeli pół osiedla stwierdzi, że jest to świetna droga do przystanku, przejścia, sklepu, czegokolwiek, to w ciągu tygodnia ma tam szansę powstać elegancka, piękna ścieżka. Podobnie jest z naszym mózgiem. Im częściej ta praktyka będzie się wydarzała, tym łatwiej będzie nam stworzyć to połączenie neuronalne. Dlatego ten aspekt praktyki własnej jest tak bardzo ważny i tak ważne jest to, żeby mieć tą przestrzeń na to, żeby ona się wydarzała. Może też poprosić rodzinę, żeby nas wsparła, żeby nam pomogła w tym, żeby na przykład ktoś się zajął przez te 2,5 godziny, przez te, przepraszam, 40 minut, 60 minut dziećmi, kiedy ja robię swoją praktykę, żeby to był rzeczywiście czas dla mnie, żeby to było możliwe, żeby to się mogło wydarzyć. Wiem też od uczestników, że wiele osób robi praktykę z dziećmi. To jest oczywiście kwestia wieku dzieci, ponieważ dzieci w pewnym wieku nastoletnim niekoniecznie są zainteresowane, chociaż niektóre są, ale te mniejsze, takie pomiędzy 3 a 6 lat, wiem od wielu mam, że kiedy robią swoje skanowanie ciała wieczorem, to przy okazji one robią skanowanie, a dziecko usypia. I że dzieci ponoć niektóre nawet to lubią i dopominają się tego, żeby ta praktyka się wydarzyła, że one tego chcą i są tym zainteresowane. Tak to wygląda. Poza tym robimy jeszcze różne tabelki i formularze. Wypełniamy je. One zazwyczaj, wypełnienie takiej tabelki dziennie, ona nie jest przy każdych, ale przy większości zajęć. Wypełnienie dziennie takiej tabelki zajmuje 2-3 minuty. Zawsze omawiamy wszystkie materiały i to, co było, powiedzmy, że zadane, co było sugerowane do zrobienia w domu, ponieważ często to albo domyka jakiś temat, albo go otwiera, albo pokazuje w szczególny sposób pewne prawidłowości, które być może trudno byłoby zauważyć, gdyby nie to doświadczenie zrobienia tej tabelki i tego, i zanotowania, możliwości zanotowania tych spostrzeżeń, które tam się pojawiają. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o sam kurs. Integralną częścią kursu jest dzień uważności, to jest dzień w ciszy, który zazwyczaj wydarza się chyba w 99% wszystkich kursów, które są organizowane w weekend, w sobotę albo w niedzielę. To jest taki dzień, kiedy spotykamy się, witamy się i jesteśmy przez pozostałą część tego dnia w ciszy. Co nie znaczy, że spoglądamy nerwowo na zegarki, patrząc, kiedy w końcu ta udręka się zakończy. Nauczyciel prowadzi, czy osoba prowadząca prowadzi cały czas praktykę. Ja czytam jakieś fragmenty książek, czasem jakiś wiersz. Jemy wspólnie posiłek w ciszy. Jemy go uważnie. Czasem to uważne jedzenie obiadu, które do nas przyjeżdża z Wege Miasto. Ja biorę zawsze drugie danie lunchowe, które nie zajmuje dużo miejsca specjalnie. Nie jest jakaś olbrzymia, potężna porcja jedzenia, ale są osoby, które potrafią jeść uważnie to drugie danie 50 minut. Na końcu podsumowujemy, co się wydarzyło. Wyjście zazwyczaj jest u mnie w parach, ćwiczeniem jakimś w parach i podsumowaniem w parach, jakie to dla mnie było, co było ciekawe, co było zaskakujące, trudne, inspirujące. Podsumowujemy to w kręgu i tak zakończamy nasz dzień uważności.
Jeżeli chodzi o kurs, to chyba. Ach, po każdym spotkaniu oczywiście każdy uczestnik otrzymuje zarówno materiały, jak i nagrania do praktyki własnej pomiędzy spotkaniami. I to już jest chyba wszystko, co dotyczy kursu. Tak mi się wydaje. W związku z tym pozwolę sobie Ciebie zaprosić na kolejną praktykę. Będzie to praktyka uwagi kierowanej do oddechu. Trwa ona około 10 minut. Jeśli możesz usiąść, to zapraszam serdecznie. Jeśli nie, to pozostań w takiej pozycji, w jakiej jesteś. Jeśli jest to możliwe, aby usiąść godnie i wygodnie, zachęcam i zapraszam. I zaproś swoją uwagę do tego miejsca, gdzie jesteś. Do wrażeń, jakie towarzyszą Ci w ciele. Do oddechu. Zauważ, jaki Twój oddech jest dzisiaj, teraz, w tym momencie. Pamiętając o tym, że jaki by nie był, jest właściwy, bo taki właśnie Ci towarzyszy. Jeśli pojawią się jakieś oceny, komentarze, że można byłoby coś zmienić w tym oddechu, wydłużyć go, skrócić, spłycić, pogłębić, zauważaj je i na tyle, na ile to możliwe dla Ciebie, puszczaj na tę chwilę. Wracając do oddechu, podążając za oddechem, pozwalając na to, aby oddech nas przez chwilę poprowadził. Na chwilę zaproś uwagę do tego, jak oddech porusza Twoim ciałem z każdym wdechem i z każdym wydechem. Jak ten wdech wydarza się w Twoim ciele, w której części ciała go czujesz? Jak wydech wydarza się w Twoim ciele? I znowu, gdzie i jak czujesz ten wydech? Obserwując oddech w ciele, spróbuj znaleźć takie miejsce, w którym wydarza się w sposób może najbardziej wyraźny, najbardziej intensywny, a może w najbardziej zaskakujący dla Ciebie, albo w najbardziej ciekawy. I kiedy znajdziesz takie miejsce, wybierz jedno z nich. I przez chwilę pozwól sobie podoświadczać wdechów i wydechów w tym właśnie wybranym przez Ciebie miejscu. Zaproś swoją uwagę, aby przez chwilę potowarzyszyła oddechowi. Zauważ, jakie wrażenia pojawiają się wraz z wdechem w okolicach nozdrzy. Jaka jest temperatura wdychanego powietrza? Podążaj za wdechem przez nos, gardło, klatkę piersiową, może aż do brzucha. Zauważ, gdzie kończy się wdech, ten i kolejny.
Gdybyś miał wskazać palcem, gdzie by to dokładnie było? Gdzie skończył się ostatni wdech w Twoim ciele? Czy jest jakaś przerwa między wdechem i wydechem? W jakim dokładnie miejscu rozpoczyna się w ciele wydech? Nie podążaj za nim przez klatkę piersiową, gardło, nos, zauważając temperaturę wydychanego powietrza. Zauważając także wrażenia, które pojawiają się wraz z wydechem w okolicach nozdrzy. Jeśli masz ochotę, jeśli masz chęć, parę kolejnych wdechów i wydechów, proszę poprowadzić w ten sposób, towarzysząc im z uwagą. Ja nie jestem w stanie szybciej tego powiedzieć, ale Ty jesteś w stanie szybciej poprowadzić swoją uwagę, tak aby towarzyszyć z uwagą każdemu wdechowi i wydechowi przez cały czas trwania każdego z nich, przez całą drogę, jaką przebywa każdy wdech i każdy wydech. Kolejnym wdechem zwróć uwagę na to, zauważ to, że oddychamy od urodzenia aż do śmierci. Ale każdy wdech, każdy wydech jest nietrwały. Każdy z nich ma jakiś początek, jakiś czas trwania i koniec. Wszystkie kolejne wdechy i wydechy to nowe, osobne, odrębne wdechy i wydechy. Równie niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju. Oddychamy około 22 tysięcy razy dziennie. Ilu z tych oddechów jesteś świadoma, świadomy? Ilu z nich towarzyszysz z uwagą? Na chwilę zaproś jeszcze uwagę do klatki piersiowej. I przez chwilę pozwól sobie poczuć, doświadczyć, jak z każdym wdechem Twoja klatka piersiowa unosi się, rozszerza, otwiera. Z każdym wydechem nieco kurczy, opada, zamyka. I przez chwilę pozwól sobie podążać za tym ruchem, podoświadczać tego ruchu. Zauważ, jak każdy wdech odżywia Twoje ciało, a każdy wydech je oczyszcza. Jak każdy wdech rozluźnia Twoje ciało, a wydech usuwa zbędne napięcie swojego ciała.
I ta praktyka powoli dobiega końca. Jeśli potrzebujesz coś wyprostować, pozginać, pomachać, poprzeciągać się, poziewać, poskakać, po cokolwiek, zadbaj o siebie, zatroszcz się o siebie i zrób to, czego potrzebujesz. Jeśli chcesz, możesz podziękować sobie za to, że udało Ci się dzisiaj tutaj być, że udało Ci się podarować sobie samej, sobie samemu czas, aby było to możliwe. Dla siebie, może też dla innych, a może tylko dla siebie. W trakcie kursu, w takiej sytuacji, proszę uczestników, aby podzielili się wrażeniami w parach, potem podsumowujemy to w grupie. Tak wygląda to i na kursach stacjonarnych, i na kursach online. Tam też jest możliwość dzielenia grupy na pary i ludzie mają możliwość spotkania się i porozmawiania o tym, jakie to było. Bycie z oddechem, które jest niemodyfikowane w innych metodach, które są oparte na mindfulness. Oddech się na przykład wydłuża, pogłębia. Liczy się przy każdym wdechu lub wydechu, albo coś się mówi. Im jest więcej takich kotwic, które utrzymują naszą uwagę w tym byciu z oddechem, czyli oddech, czyli wydłużenie, liczenie. To już są trzy aspekty związane z jednym tematem, z oddechem, tym łatwiej jest być z tym oddechem. Wydaje mi się, że chyba taką jedną z najtrudniejszych form bycia z oddechem jest to, kiedy jesteśmy z nim takim, jaki on jest, bez żadnego modyfikowania tego oddechu. W trakcie tej praktyki wiele osób po raz pierwszy zauważa, jak bardzo dużo myśli towarzyszy nam na co dzień, jest z nami. Wiele osób po raz pierwszy, albo niekoniecznie po raz pierwszy, mówi o tym, że pojawia się wewnętrzny krytyk, ponieważ uwaga się rozprasza. To, że ona się rozprasza, jest zupełnie naturalne. Jeżeli tylko zauważymy, że jestem gdzieś indziej, że moja uwaga gdzieś pobiegła, oddaliła się, to samo zauważenie tego, samo rozpoznanie własnego rozproszenia jest powrotem do przytomności, czyli tak naprawdę praktyką uważności. Co się jeszcze pojawia po praktyce? Czasami niektórym osobom towarzyszy irytacja, ponieważ jakby nie mają tyle łaskawości w sobie, aby objąć te rozproszenia i się nie przejmować. Więc pojawia się wewnętrzny krytyk i mówi, że chyba się do tego nie nadajesz. Albo jesteś beznadziejna, albo cokolwiek innego. Więc jest to okazją także do tego, aby popracować z wieloma różnymi aspektami, nie tylko z samym oddechem, ze wszystkim, co się pojawi, ale także z tym, jaki jest nasz stosunek do tego, co się pojawia. To są dwie odrębne rzeczy. Że towarzyszy mi wewnętrzny krytyk i co ja na to. Czy jakby płynę za nim, czy potrafię to puścić, zauważyć, że on jest, zauważyć, jakie komunikaty właśnie do siebie wysyłam i dopuścić. Jak najbardziej jest to możliwe. Trochę czasu jest potrzebne, żeby to poćwiczyć, wyćwiczyć. Ale tak z tym ćwiczeniem czyni mistrzem, więc im dłużej to robimy, tym łatwiejsze to się staje. Chociaż to zależy od kalibru sytuacji, myślę od tego, na ile ktoś jest wyspany, w jakim jest nastroju, co się wydarzyło wcześniej, w ciągu jakiegoś dnia, czy może w ciągu ostatnich paru dni. Także to też nie jest tak, że jak się praktykuje 30 lat, to człowiekowi nie drgnie powieka, bo tak nie jest wcale. Ja tylko zerknę tutaj na techniczny
aspekt tego spotkania, ponieważ mam wrażenie, że przypinając Facebook, live'a na Facebooku, odłączyłam chyba uczestników z Zooma. Zaraz zobaczę, jak to się wydarza, przepraszam. Okej. Chciałam jeszcze powiedzieć, kto przychodzi na kurs. Jakie osoby, z jakimi osobami ja się spotykam, kto do mnie trafia. Bo w sumie o moim doświadczeniu mogę mówić. Więc i spotykam się z osobami, które albo chcą zatroszczyć się o siebie, zadbać o swój rozwój, pogłębić, może czasem usystematyzować własną praktykę. I to są dla mnie takie osoby, które są trochę z nadmiarem. Nie ma tam jeszcze żadnego deficytu. Dostrzegają zazwyczaj, jak istotne jest to, żeby się o siebie troszczyć, żeby pochylić się nad tym, co ważne i żeby rozwijać się, pogłębiać ten rozwój. Tak sami z siebie. A drugą grupą są osoby, które doświadczają już jakiejś somatyzacji w ciele na skutek stresu. I albo kieruje te osoby lekarz, albo kieruje te osoby terapeuta, czasem psychiatra. Cieszy mnie to, że coraz więcej lekarzy słyszało o tej metodzie, bo ostatnio przyszła do mnie osoba na kurs, którą skierował laryngolog. Tu bardzo się zdziwiłam, bo to była pierwsza i jedyna osoba, która trafiła na kurs od laryngologa. A czasami ludzie słyszą, że doświadczają jakiegoś cierpienia, jakiegoś bólu, coś nie działa, albo boli, albo powoduje pewne upośledzenia różnej maści i różnego rodzaju, ale fizjologicznie wszystko jest w porządku. Ta osoba z perspektywy medycyny jest jak najbardziej zdrowa, ale doświadcza różnych nieprzyjemnych sytuacji. Lekarz mówi wówczas, proszę się mniej stresować. To bardzo łatwo jest powiedzieć, tylko nie zawsze nawet wiadomo, jak to wprowadzić w życie, jak sprawić, żeby to się faktycznie wydarzało, bo z różnych względów i powodów trudno samemu to zrobić, ponieważ ludzie często nie wiedzą, z jakich narzędzi mogliby korzystać, jak to zrobić, żeby się nie stresować, że co, mam się zwolnić z pracy, co jest kompletnie niemożliwe, bo spłacamy właśnie kredyt za mieszkanie albo cokolwiek innego. Więc te osoby w wyniku własnych poszukiwań też trafiają na ten kurs. Także u mnie to są takie dwie główne grupy. Tak to wygląda z mojego doświadczenia. Nie jest tak, że dzielę grupy, że jedna grupa jest tylko z tymi osobami z nadmiarem, a druga z tymi, którym przytrafił się deficyt chwilowy lub niechwilowy. Te osoby spotykają się w jednych grupach. Myślę, że jest to niezwykle inspirujące i cenne dla obu stron. Takie dzielenie się własnym doświadczeniem, sposobem postrzegania, tym, że czym się kursanci dzielą w trakcie tych wymian, tym, że to nie jest normalne, że zasypia się w drugiej minucie trwania skanowania ciała. Nie przytrafia się to tylko mnie, ale jakieś 30-40% uczestników, że to jest normalne, że się rozpraszam i jest to ok. Zauważam,
puszczam i wracam za każdym razem, kiedy udaje mi się to dostrzec. Ale każdy z nas tak ma i to nie jest tak, że coś ze mną jest nie tak, albo może się do tego nie nadaje, bo tyle tego rozproszenia mi towarzyszy. Każdy z nas się rozprasza. Każda praktyka też jest taką praktyką bycia serdecznym w odniesieniu do siebie, bycia wyrozumiałą, wyrozumiałym, takiego objęcia siebie z serdecznością. Ale to też może być takie ćwiczenie właśnie otwartości, ciekawości. To są bardzo ważne podejścia, które sprawiają, że ten kurs odbywa się faktycznie z większą korzyścią dla uczestników. Też takim bardzo istotnym aspektem jest nieocenność. Ona jest trochę jakby wdrukowana z natury w nas. Jest dziedzictwem, spadkiem po naszych przodkach. I kiedyś być może była niezbędna do tego, żeby przetrwać, ponieważ od tej oceny zależało, czy ja będę czyimś śniadaniem, czy kolacją, czy może ktoś będzie moją kolacją, albo coś będzie moją kolacją. No i decydowało to o życiu lub śmierci. W tej chwili rzadko kiedy chyba spotykamy się z takim rodzajem ocenności, który decydowałby o naszym życiu lub śmierci. Niemniej jednak odruch oceniania jest tak szybki, że często zanim pomyślę o tym, żeby nie oceniać, okazuje się, że już w ogóle to jest już ocenione, odłożone na półeczkę, na swoją etykietkę, szufladkę albo cokolwiek innego, jaki tam ma kto system przechowywania. No i wówczas tak naprawdę jedyne, co możemy zrobić, to po prostu je odczepić, ponieważ ocenność tak naprawdę zubaża nas, zubaża mnie, kiedy oceniam. Bo nic nie jest takie jednowymiarowe, ani my jako ludzie, ani sytuacje, ani miejsca. Opowiadają, że nawet kij ma dwa końce, a moneta dwie strony. Myślę, że w zależności od tego, z jakiej perspektywy patrzymy, z której strony widzimy tego kogoś, to coś, czy tą sytuację, czy to miejsce, możemy zobaczyć ją w zupełnie różny i inny sposób. Więc poza tym jakby też z własnego doświadczenia wiem, jak puszczenie ocenności jest wyzwalające dla osoby, która nie musi tego robić na każdym kroku. Ile to daje przestrzeni, że nie muszę określić, czy nowa koleżanka jest ładna, brzydka, jest zagrożeniem albo świetną kandydatką na przyjaciółkę. Po prostu patrzę, jak ona jest, badam z ciekawością, otwartością, z serdecznością. Eksploruję, z jakim człowiekiem mam do czynienia. Uwzględniając to, że każdy z nas ma gorsze chwile, czasem się nie wysypia, czasem ma jakąś trudną sytuację życiową, a czasem jest zakochany i to może być kompletnie różne. My sami w ciągu jednego dnia, w ciągu jednej doby możemy parokrotnie zmienić to, w jakim jesteśmy nastroju. Możemy wstać w fantastycznym świecie, słońce, śpiewają ptaki, jest pięknie za oknem. Ale w drodze do pracy może się wydarzyć stłuczka, która spowoduje, że spóźni się na bardzo ważne spotkanie, na przykład konferencję z centralą, skądś tam. No i to może nieco zmienić nasz fantastyczny, cudowny nastrój. Ale wcale nie musi. Warto, myślę, że też uczyć się tego i czasem o tym wspominamy. Nie jest to częścią kursu, ale ten temat się pojawia w trakcie jego trwania, żeby zauważać, w którym momencie lepiej jest coś puścić, ponieważ i tak nie mogę nic zrobić, ani niczego zmienić. Jestem w takiej sytuacji, kiedy towarzyszy mi coś, co jest trudne albo ciężkie, ale jestem w takim szachu, nie jestem w stanie wykonać żadnego ruchu w tym momencie. I bycie z tym, zadręczanie się tym, że jest taka sytuacja, nie mogąc nic z nim zrobić i w żaden sposób na nią wpływać, sprawia jedynie tyle, że ja się kiepściej, gorzej czuję, bo nie zmienia to w żadnym celu, ani w żadnym miejscu, ani w żaden sposób tej sytuacji, przy której wytrwale trwam. Więc dobrze się nauczyć zauważać, że jest to dla mnie ważne, jest to dla mnie trudne,
Może towarzyszy mi lęk w związku z czymś, albo z jakąś sytuacją, albo czymkolwiek innym, ale na tę chwilę nie jestem w stanie nic zrobić, poza tym, że będę dręczyć siebie, więc może lepiej to puścić i zająć się czymś innym. Na przykład pójść na spacer do parku albo do lasu. Mówię to, ponieważ ja często chodzę do parku albo do lasu. Mam z jednej strony mojego domu park Mczydło, z drugiej strony lasek na kole i kiedy coś jest dla mnie zbyt ciężkie albo kiedy czegoś jest zbyt wiele, to robię sobie spacer i idę się przejść, bo nic tak nie koi mnie. Niektórzy mówią moich nerwów, ale ja mówię mnie. Jak takie wyjście na łono i poprzewanie przez chwilę w tym, że jestem w miejscu, które pięknie pachnie. Lubię strasznie te jesienne zapachy, w którym niezwykle wydarza się słońce, w którym przefruwają niteczki babiego lata, spadają liście w dostojnym, eleganckim tańcu. Bardzo lubię te wyjścia. One nie są jakieś specjalnie długie, to jest 20-30 minut, ale naprawdę w moim przypadku działa cuda. Myślę, że to pora, aby zrobić praktykę Loving Kindness. To też będzie praktyka siedząca. Będziemy w tej praktyce zapraszali jakąś osobę, która jest nam bliska, ale to wcale nie musi być twój partner, partnerka, dzieci, rodzice, chomik, ani pies. To może być też pierwsza miłość z przedszkola, z podstawówki, z liceum, ze studiów. To może być człowiek, kto dziś do ciebie przyjdzie, kiedy pomyślisz o bliskiej ci osobie. Ale pozwól się sobie zaskoczyć i otwórz się na to, co się wydarzy. Także będziemy w tej praktyce zapraszali jedną osobę do tego, aby uczestniczyła w niej z tobą. Jeżeli ktoś ma całą grupę bliskich, cudownych, wspierających, fantastycznych osób, bardzo się cieszę, moje gratulacje, ale w tym momencie zaproś tylko jedną z nich do tej praktyki. Tak ci będzie łatwiej ją zrobić po raz pierwszy, chyba że nie jest to twój pierwszy raz i wiesz, jak to zrobić, więc wybór pozostawiam tobie. W tej praktyce pojawia się też słowo obyś, które nie jest oznaką deficytu czasami. Które osoby mówiły, że miały opór, aby mówić to słowo i wymyślały sobie jakieś własne formuły. Natomiast słowo obyś nie jest wyrazem deficytu. Słowo obyś jest wyrazem takiego szczerego, serdecznego, głębokiego życzenia płynącego z serca wszystkiego, co najlepsze. W tym kontekście i w tej praktyce. Więc zapraszam do praktyki Loving Kindness Mety. Ona będzie w troszkę innej kolejności niż właśnie metta się wydarza. Dlaczego powiem po praktyce? Zaproś swoją uwagę do tego miejsca, gdzie jesteś. Obejmij swoją uwagą wszystko to, co ci towarzyszy. Oddech, wrażenia w ciele, dźwięki, myśli, emocje, może jakieś zapachy, może jakieś sensoryczne wrażenia w ciele. I zaproś uwagę do oddechu. Zauważ, jaki teraz jest twój oddech. Kiedy poczujesz się ugruntowana, ugruntowany, osadzona, osadzony w tym miejscu, gdzie jesteś i w tym, co ci towarzyszy,
zaprasz do tej praktyki osobę, która jest do Ciebie bliska. Pozwól sobie na otwartość. Obejmij uwagą wszystkie osoby, które w ciągu całego Twojego życia były Tobie bliskie. I zaproś tą osobę, z którą chciałbyś się dzisiaj spotkać. Wyobraź sobie, że ta osoba jest naprzeciwko Ciebie. Siadacie naprzeciwko siebie w dogodnej dla Was obojga odległości, w dogodnej dla Was obu odległości. Ty uważaj, co Ci towarzyszy, kiedy ta bliska osoba jest z Tobą. Co wydarza się w ciele, w oddechu. Wyobraź sobie, że patrzycie sobie w oczy. Zauważ, co towarzyszy Ci w ciele. Może w podbrzuszu, w brzuchu, w splocie, w klatce piersiowej, może w zupełnie innej części ciała. Zauważ, jaki towarzyszy Ci oddech, kiedy ta właśnie osoba siedzi naprzeciwko Ciebie i kiedy patrzycie sobie w oczy. Zauważ, jaki jest wyraz Twojej twarzy. Kiedy siedzisz naprzeciwko, patrząc sobie w oczy. Jaki jest wyraz Twoich ust? Co dzieje się z Twoją szczęką? Jest rozluźniona, ściśnięta. Jaki jest wyraz Twoich oczu? Wyraz Twojej twarzy. Pamiętając o tym, co towarzyszy Ci w ciele, o tym, że słowa, które skierujesz do tej osoby naprzeciwko, płyną prosto z Twojego serca. Skieruj do tej osoby słowa, obyś była szczęśliwa. Obyś był szczęśliwy. Obyś była zdrowa, obyś był zdrowy. Obyś była bezpieczna, obyś czuła się bezpieczna, obyś czuł się bezpieczny. Aby Twoje życie było wolne od cierpienia. Jeśli chcesz, skieruj jakieś własne życzenie do tej osoby. I znowu zaproś uwagę do wrażeń, doznań w ciele, co teraz towarzyszy Ci w ciele. Jaki teraz towarzyszy Ci oddech? Jaki jest wyraz Twojej twarzy? I pamiętając o tym, że słowa, które kierujesz do tej osoby przed Tobą, płyną prosto z Twojego serca. Są takimi serdecznymi życzeniami. Wszystkiego, co najlepsze. Skieruj do tej osoby słowa, obyś była szczęśliwa. Obyś był szczęśliwy.
Obyś była zdrowa. Obyś był zdrowy. Obyś czuła się bezpieczna. Obyś czuł się bezpieczny. Aby Twoje życie było wolne od cierpienia i przyczyny cierpienia. Jeśli chcesz, skieruj jakieś własne życzenie do tej osoby. I ponownie zaproś swoją uwagę do tego, co towarzyszy Ci w ciele, w oddechu, jaki jest wyraz Twojej twarzy. Podziękuj tej osobie, która towarzyszyła Ci do tej pory w tej praktyce, która była z Tobą, siedziała naprzeciwko Ciebie. Oczywiście za jej uczestnictwo. Pamiętaj o tym, że wypowiadane słowa płyną prosto z serca, że towarzyszy im chęć życzenia wszystkiego, co najlepsze. I skieruj te słowa do osoby, tobie najbliższej, która zawsze jest przy tobie, zawsze jest z tobą. Zawsze może Cię wesprzeć, przy Tobie być. Skieruję do siebie samej, do siebie samego. Powiedz, obym była bezpieczna. Obym był bezpieczny. Obym była szczęśliwa. Obym był szczęśliwy. Obym była zdrowa. Obym był zdrowy. Oby moje życie było wolne od cierpienia. Jeśli chcesz, skieruj jakieś własne życzenie do siebie. I znowu na chwilę zaproś uwagę do wrażeń, doznań w ciele, jakie Ci towarzyszą teraz. Co dzieje się w Twoim ciele? Jaki jest Twój oddech? Jaki jest wyraz Twojej twarzy? I pamiętając o wrażeniach w ciele, o intencji, jaka towarzyszy wypowiadanym słowom, jeśli ktoś ma problem z tym, żeby kierować tego rodzaju słowa, takie słowa do siebie, to możesz sobie wyobrazić, że jesteś małą dziewczynką, małym chłopcem. Jesteś w momencie, kiedy potrzebujesz tego. A jeśli to też kompletnie nie działa, to po prostu zwróć się do siebie z takimi słowami, które Ciebie przekonują, są dla Ciebie wiarygodne. Pamiętając o tym, co w ciele, o intencji, motywacji, które towarzyszy wypowiadanym życzeniom, skieruj do siebie słowa, obym była szczęśliwa. Obym był szczęśliwy. Obym była zdrowa. Obym był zdrowy. Obym czuła się bezpieczna. Obym czuł się bezpieczny.
Aby moje życie było wolne od cierpienia i przyczyny cierpienia. Jeśli chcesz, skieruj do siebie własne życzenie lub życzenia. Jeśli chcesz, możesz położyć na piersiach dłonie. W takim geście brania sobie do serca tego, co się mówi do siebie, czego się sobie życzy. Ta praktyka powoli dobiega końca. Jeśli chcesz coś wyprostować, pozginać, przyciągać się, albo poziewać, albo poskakać, albo zrobić cokolwiek innego, czego potrzebuje Twoje ciało, czego potrzebujesz Ty, to zatrosz się o siebie, zadbaj o siebie i zrób to, czego potrzebujesz. Jeśli chcesz, możesz podziękować sobie za to, że udało Ci się dziś tutaj być, podarować sobie ten czas dla siebie, może też dla innych, a może tylko dla siebie. Tę praktykę we właściwej kolejności powinno się wykonać w taki sposób, że najpierw życzylibyśmy sobie czegoś dobrego dla siebie, a dopiero potem dla innych, z racji tego, że nie da się komuś dać czegoś, czego się nie ma. Jak to powiadają, z próżnego i Salomon nie naleje. Więc podobnie jest tutaj, trudno czymś się z kimś dzielić, jak stoimy goli i nie mamy nic. Natomiast ja robię ją czasami w taki sposób, ponieważ wówczas jest łatwiej zauważyć wielu osobom, z jaką łatwością przychodzi im życzenie czegoś dobrego innym. I wcale nie jest łatwością życzenie tego samego sobie samej. Na własne towarzystwo jesteśmy skazani. Nie podoba mi się konotacja tego słowa. Na własne towarzystwo jesteśmy zdani przez całe nasze życie. Możemy być dla siebie najlepszym przyjacielem, największym wsparciem, największym ukojeniem, ale też możemy być dla siebie największym problemem. Albo być największym wrogiem w paru miejscach i w paru sytuacjach. Tak naprawdę to od nas zależy, więc dobrze jest zwracać uwagę, jak traktujemy siebie. Wiem, że nikt z nas nie był uczony w domu tego, że o siebie należy dbać. Nie mam tutaj na myśli mani, pedi, fryzjer. Tylko dbać w odniesieniu do tego, co dla mnie jest ważne, co sprawia, że wzrastam, że rozwijam się, że kwitnę, że czuję spełnienie, doświadczam spełnienia. Czy to, co robię, jest tym, na czym mi zależało, co jest dla mnie faktycznie ważne? Myślę, że dzięki takim pytaniom mamy szansę wrócić, jeżeli jesteśmy w jakimś ślepym zaułku, do tego, co sprawia, co jest dla nas odżywcze, co nas żywi, co sprawia, że się rozwijamy, że wzrastamy. I myślę, że to jest ważne, żeby też to obejmować własną uwagą i dbać o to. Bo myślę, że im bardziej się zabrnie w taki ślepy zaułek, tym trudniej jest z niego powrócić,
że ta siła rozpędu, przyzwyczajenia, nawyku może być tak wielka. Niektórzy też czasem się boją puścić to, co znają. Bo jak we wspólnych dociekaniach ustaliliśmy, w zajęciach różnych i wielu, często jest tak, że ludzie boją się czegoś, czego nie znają. Nawet jeśli mogło to być dla nich lepsze, ciekawsze, bardziej wspierające, bardziej rozwijające, to jeżeli pozostaje nieznane, to dla wielu osób jest nieosiągalne, ponieważ nie są w stanie przekroczyć tej bariery lęku, puszczenia wszystkiego, co znają, żeby iść za tym, czego nie znają kompletnie. I nawet świadomość tego, że na pewno byłoby to dla mnie bardziej korzystne, nie pomaga w tym, aby mogło się to wydarzyć. Więc zachęcam do tego, żeby jednak eksplorować to, gdzie jestem, jak się mam, czego potrzebuję. Póki mamy jeszcze na to czas. A Wam bardzo, bardzo dziękuję za Wasz czas, za Waszą obecność i życzę miłego, dobrego wieczoru. Serdecznie Was pozdrawiam i bardzo dziękuję za Wasze towarzystwo i Waszą obecność.